kochani, witam Was bardzo serdecznie. W końcu się zebrałam, żeby coś dla Was nagrać. Ostatnio jestem tak strasznie jakaś przemęczona. Nie wiem czym, bo nic takiego się u mnie specjalnego nie dzieje w życiu, ale nie wiem, czy to przesilenie wiosenne, czy co. Po prostu nie mam siły i cały dzień bym po prostu spała. Jestem ciągle zmęczona. Naprawdę, za 2 godziny muszę wyjść z domu, więc chcę się wyszykować. I pomyślałam, że dawno nie nagrywałam filmiku, szczególnie z porannym makijażem, więc nagrywam dla Was ten film. Jeżeli chodzi o oczy, to już pomalowałam się, zaraz Wam powiem, czym się pomalowałam, co użyłam, ale jeżeli chodzi w ogóle o ten film dzisiejszy, to chciałabym Wam pokazać kilka kosmetyków do pielęgnacji, co się u mnie pozmieniało w ostatnim czasie, od ostatniego filmiku właśnie takiego z porannym makijażem. I kilka produktów do makijażu twarzy, które bardzo lubię, to po pierwsze, które używam od jakiegoś czasu, chodzi o podkład, używam od jakiegoś czasu i kompletnie nie mogę go rozgryźć, bo raz wygląda cudownie i pięknie i wspaniale, a raz wygląda masakrycznie i mam ochotę zmyć na makijaż. Nie wiem, od czego to zależy kompletnie, ale dzisiaj właśnie Wam ten podkład pokażę. Powiem Wam też o fajnym tuszu, który jest bardzo tani i naprawdę świetne rzęsy robi. Róż mineralny, który cudownie się u mnie sprawdził ostatnio. I okropny, przeokropny filtr, taki krem barwiący jakby z kloszy, który po prostu nie znoszę tego produktu, ale zaraz wszystko po kolei. Jeżeli chodzi, może zacznę od właśnie od tego, co mam na sobie już. Nagrałam filmik właśnie z tym makijażem, jak go robiłam i tak dalej, jakich kosmetyków użyłam, ale tak teraz Wam szybko zacznę mówić, będę Wam opowiadać po prostu, co użyłam i tak dalej, a Wy będziecie widziały te klipy, jak nagrywałam ten makijaż. Także jeżeli chodzi o... Najpierw na powieki nałożyłam korektor z Too Faced Born This Way, ten taki, wiecie, duży, taki gruby, ja go 100 razy Wam pokazywałam, teraz go tutaj nie mam przy sobie, nie chcę mi się wstawać, jest na biurku, ale na pewno wiecie, o którego mi chodzi, więc jego nałożyłam po prostu jako bazę i na to tak. Paletki Too Faced, którą uwielbiam, kocham, po prostu to jest szał w dziesiątkę, ja uwielbiam tę paletę. Dwie moje ostatnio ulubione palety, które non-stop używam i non-stop, nic innego tylko je. Najczęściej to jest ta, bo tu mi się strasznie podobają cienie perłowe, takie właśnie błyszczące i te brokaty są po prostu przecudowne, natomiast jeżeli chodzi o cienie matowe, to wolę tą paletkę i tutaj używam właśnie z tej palety, używam cieni matowych, to jest Anastasia Sultry, a to jest właśnie Too Faced Pretty Rich. I tak, jeżeli chodzi o tą Pretty Rich, nałożyłam na górną powiekę ten cień tutaj. O ten, to jest taki przepiękny brązik, też będziecie widziały go w zbliżeniu oczywiście. Oj, to jest niesamowity kolor po prostu, to jest taka jakby ciepło-zimna czekolada, taki niespotykany cień, naprawdę przepiękny jest i ma niespotykany połysk. Uwielbiam, nie wiem, czy będziecie widziały to w aparacie, czy na filmiku oddany ten połysk będzie, ale to jest taki inny niż inne, po prostu uwielbiam ten cień, to jest jeden z ulubionych moich ostatnich cieni, mimo tego, że on jest dość twardy i jak się go, trzeba troszeczkę się namachać tym pędzlem, żeby go nałożyć, natomiast on przepięknie się oddaje na powiece, po prostu ten kolor jest prześliczny, uwielbiam go i bardzo ładnie się trzyma na powiece ten cień. Natomiast jeżeli chodzi o tą paletkę i cienie matowe, to nie do końca mi się sprawdziły. Są jakieś takie za jasne, za delikatne, za mało może napigmentowane. Ta paleta z Anastasia Sultry ma dużo, dużo bardziej napigmentowane właśnie te cienie matowe. Natomiast tu połyski mi się w ogóle nie podobają. No nie wiem, są takie mało wyszukane jakby, nie podobają mi się po prostu cienie z połyskiem, są ok, ale nic specjalnego po prostu, mam ładniejsze, mam po prostu cienie perłowe niż w tej paletce, ale maty są świetne i jeden cień taki niespotykany, perłowy to jest właśnie ten i to jest taki srebrno-beżowy może odcień, ale jego dzisiaj nie użyłam, więc tak, nałożyłam właśnie tamten brązowy, potem w załamaniu nałożyłam ten rudy tutaj. Bardzo ładny, matowy, rudy właśnie kolor. To tak. Do tego czarna kreska zrobiona z czarnego cienia, tutaj właśnie też matowego z tej palety Anastasii.
I dziewczyny na to, i w załamaniu, znaczy nie w załamaniu, tylko ponad załamaniem pod brwiami, nałożyłam jeszcze cień z paletki Too Faced, po prostu troszeczkę roztarłam, beżowy matowy, ponieważ w tej palecie beżowy mat jest dla mnie trochę za ciepły i trochę za ciemny, ten jest ładniejszy, więc tym troszeczkę sobie to wszystko porozcierałam i o matko. Nadziałam się akurat na ten cień. I to, co uwielbiam ostatnio, naprawdę i bez przerwy to czynię, to robię, nakładam sobie palcem właśnie któryś z tych brokatów na powiekę i one bardzo dobrze się trzymają, bardzo ładnie się nakładają, nie trzeba kompletnie żadnej bazy pod to nakładać. Ja nałożyłam po prostu cienie, czyli miałam suchą powiekę i na to delikatnie właśnie wklepałam ten brokat i przepięknie to wygląda. To są brokatowe cienie zanurzone w takiej jakby żelowej bazie, w żelowej konsystencji, naprawdę takiej trochę mokrawej. Są po prostu świetne i nałożyłam ten cień, najbardziej lubię właśnie ten odcień tutaj. Jest prześliczny i świetnie się to po prostu aplikuje, świetnie się to nosi, przepięknie się mieni. Każdy makijaż może po prostu podrasować, mogę podrasować właśnie tymi brokatami. Uwielbiam tą paletkę właśnie szczególnie dla tych brokatów tutaj i tego, szczególnie tego cienia. I te też są bardzo fajne. W ogóle te perłowe cienie tutaj są fajne, one są dość twarde, ale naprawdę jak już się nałoży na ten pędzel i na powiekę, to pięknie to wygląda. Także tą paletę uwielbiam dla błyszczących cieni, a tą właśnie dla matowych cieni. Więc to będzie tak. Kolejną rzeczą, tusz na rzęsy. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, nie podkreślałam, natomiast ja jak nałożę tusz na dolne rzęsy, to on tworzy u mnie taki efekt, jakbym miała pomalowaną dolną powiekę, więc już więcej po prostu nie cieniuję, tylko nakładam tusz. I tusz, którego ostatnio uwielbiam, to jest tusz z Hean. To jest tusz, który za pierwszym razem, jak go używałam, w ogóle zrobiłam test, pierwsze wrażenie, czterech kosmetyków z Hean. Tuszu, podkładu, korektora oraz takiego rozświetlającego pudru. Natomiast dziewczyny, w tym pierwszym wrażeniu ten podkład wyszedł cudownie i bardzo mi się podobał, ale potem jak go już za każdym razem jak go używałam, coraz gorzej po prostu wypadał na mojej twarzy, coraz gorszy był i w tym momencie go po prostu nie lubię. Więc sorry, ale tamten filmik nie miałby sensu, bo naprawdę bardzo zachwalałam tamten podkład i mówiłam, że jest wspaniały i że jest, no, że jestem zadowolona po prostu z niego. Więc myślę, żeby zrobić jeszcze dodatkowo właśnie test na żywo tego podkładu i tych kosmetyków jeszcze raz, już po jakimś czasie używania, bo już używam tych kosmetyków kilka razy, je używałam po prostu, już mniej więcej wiem, co o nich powiedzieć. A te pierwsze wrażenie, no, nie sprawdziło mi się niestety. Także jeżeli chodzi o ten tusz, ja go też wtedy w tamtym filmiku pokazywałam i nie byłam z niego zadowolona na początku, właśnie przy pierwszym wrażeniu, a teraz zakochana jestem w nim po prostu. On daje taki, bardzo, bardzo rozdziela rzęsy, bardzo mocno je wydłuża, nie pogrubia tych rzęs, ale te rzęsy wyglądają po prostu, taki wachlarz się robi. Cudnie to wygląda i można go tak łatwo stopniować, no można nawet 4-5 warstw nałożyć i te rzęsy nie są posklejane, a za każdym razem są dłuższe i takie bardziej rozłożyste i pięknie są po prostu rozczesane. Także świetny tusz, naprawdę, i to jest Speedy Volume Mascara z Hean i tego tuszu ostatnio używam namiętnie, uwielbiam go. Nawet odstawiłam, powiem Wam, że jak zaczęłam tego używać i potem wróciłam do tuszu z Colistar Infinito, ten tusz wydaje mi się, że po prostu on skleja rzęsy. W tym momencie po tym tuszu, jak już ten używam, to tamten dla mnie skleja rzęsy, a ten wygląda po prostu cudownie. W tym momencie mam tylko jedną warstwę, ale spokojnie, tak jak mówię, można sobie dokładać i dokładać i dokładać. Cudowny jest i się w ogóle nie kruszy. Jest fajnie czarny, także Speedy Volume Mascara z Hean. Teraz twarz. Zacznę od kosmetyków do pielęgnacji, bo powiedziałam, że tutaj będzie i kolorówka, i pielęgnacja. Powinnam zacząć od... W ogóle wiecie co? Ja ten kosmetyk Wam pokażę w ulubieńcach, bo zamierzam nagrać taki filmik o moich ostatnich ulubieńcach, właśnie ostatniego miesiąca. I to jest olejek do mycia twarzy z Kloshi, którego uwielbiam. Cudowny produkt, naprawdę. Fajnie wszystko zmywa, bardzo ładnie odżywia skórę i nawilża. Jestem ogromnie z niego zadowolona, choć na początku nie byłam. Ale to będzie w ulubieńcach, o nim więcej. Więc tak, jeżeli chodzi o to, to najpierw umyłam sobie właśnie twarz tym olejkiem, spryskałam sobie mygiełką, znaczy może nie spryskałam, bo na rękę ją prysnęłam, to jest taka
tonik w mygiełce z Bielendy, ja Wam go pokazywałam jakiś czas temu. Skończył mi się ten tonik, taki hydrolat z Bielendy również, z opuncją figową, był przewspaniały i uwielbiałam go, tylko że on mi się skończył, więc używam teraz innego toniku i tego właśnie z Bielendy już teraz używam. Więc to sobie nałożyłam na twarz. I kolejnym kosmetykiem to jest serum z witaminą C. Ja Wam ostatnio pokazywałam właśnie to serum z witaminą C z Lika. Bałam się, że ten produkt mnie zapycha, natomiast dziewczyny nie, on mi nie zapycha. Ostatnio odstawiłam retinol, ponieważ bardzo ciepło się zrobiło i nie chcę już po prostu, żebym tam się, wiecie, coś, jakiś plamień powyskakiwał na twarzy, więc poużywałam go miesiąc i zrobiłam przerwę. Myślę, że to opakowanie właśnie z tym retinolem to powinno się trzymać tylko 3 miesiące, więc myślę, że we wrześniu kupię sobie po prostu nowy. Może z innej firmy, może ten, jeszcze nie wiem. Natomiast jeżeli chodzi o witaminę C, nadal używam. Już mam w sumie końcówkę, nie wiem, chyba tyle mi zostało tego produktu, więc jest bardzo fajna i nie zapycha mi skóry. Wiecie, co mnie chyba zapychało? Połączenie witaminy C z retinolem. Takie w tym samym dniu jakby na przykład, bo ja nigdy nie używałam retinolu w tym samym momencie, taki retinol, potem witaminę C albo na odwrót, tylko na przykład wieczorem retinol, a rano witaminę C. I to połączenie było tak strasznie mocne, agresywne do mojej skóry, że wypaliło mi po prostu twarz, miałam takie czerwone tu plamy, skóra mi po prostu bolała i złaziła mi płatami, nie żartuję, ale powiem Wam, że sam retinol nakładany na twarz mi aż takiej krzywdy nie robi i samo to witamina C również mi takiej krzywdy nie robi, jak to połączenie po prostu tych dwóch produktów. Więc odstawiłam retinol, używam ten właśnie kosmetyk z witaminą C 15% Lick CC Boost. Bardzo go lubię, naprawdę, i on jest taki, można powiedzieć, ja bym go nawet spokojnie, jeżeli będzie ciepło, w tej chwili to jeszcze używam krem na to, ale będę mogła spokojnie go używać samego i tylko filtr na niego na przykład nakładać, bez kremu, więc używam sobie ten produkt, bo on jest bardzo taki treściwy, oleisty, ale mam jeszcze, dziewczyny, drugi produkt z witaminą C, firmy Lanbena. Mam kilka kosmetyków tej marki. Przysłali mi do testów, to znaczy w sumie sama sobie wybrałam. To jest firma chińska, dziewczyny. Ja z początku, jak oni się do mnie odezwali i podali mi tą stronkę swoją, to byłam pewna, że to są produkty z UK. Bo strona jest zrobiona nie na chińską, nie ma tam Chińczyków, wiecie, na zdjęciach, tylko dziewczyny takie, no, Europejki, więc byłam przekonana święcie, że to po prostu jest jakaś europejska marka. Potem jak te kosmetyki zamówiłam, to usłyszałam gdzieś tam na recenzji, że one są z Korei, czyli po prostu azjatyckie, a dopiero później jak przyszły i zobaczyłam na opakowaniach, to jest po prostu Made in China. Także, no, wiecie co, no nie wiem w sumie, czy bym, na pewno sama bym nie kupiła, bo ja ogólnie nie lubię takiej, wiecie, nie lubię też kupować na eBay. Ostatecznie mogę kupować kosmetyki po prostu w sklepach internetowych, takich polskich, natomiast zagranicznych rzadko. Kiedyś jeszcze kupowałam tam struskawki z Feel Unique na przykład, ale ostatnio w ogóle przez dobre kilka lat, więc na pewno bym nie sięgnęła po ten kosmetyk. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że te produkty są naprawdę niezłe, mają dobre składy i są niedrogie. Także, no, ja go używam w serum z witaminą C 20% i z kwasem hialuronowym. Mam ten właśnie kosmetyk. Mam również tutaj krem peptydowy, który również dzisiaj będę używała, bo jest też bardzo fajny i dobry ma skład. Ja Wam potem zrobię przybliżenia właśnie na te składy tych kosmetyków, tego szczególnie, i pokażę Wam, co tutaj jest, bo ma sporo peptydów po prostu w sobie. Także i fajna ma konsystencję, bardzo fajnie pod makijażem w ogóle się zachowuje, bo jest taki lepki, taki, kurczę, żelowy, ale tak lepki, śmieszny naprawdę. I nigdy nie używałam bazy z, nie Sisley? Kurczę, była taka baza, chyba ze Sisleya, Double Tension czy coś tam, i dziewczyny opowiadały, jak jej nie używałam, ale dziewczyny jak opowiadały, że ona właśnie jest taka klejąca, no tak się przykleja do skóry i normalnie jak robiły tak palcami, to im się skóra tak lepiła.
I czuć było, z tego co wiem, to czuć było właśnie takie przyklejenie do skóry. Nie tyle, że ta skóra była taka tłusta, tylko była taka klejąca. I ten kosmetyk dosłownie taki efekt daje na skórze. Także pod makijażem naprawdę świetnie się sprawdza, więc też jego stosuję. Ale jeżeli chodzi właśnie o witaminę C, to mam te dwie. Dobra, za bardzo się rozgaduję, kurczę. Bym chciała wszystko naraz chyba Wam opowiedzieć, ale to chyba sensu nie ma. Więc dobra, robię tak, że nałożę sobie dzisiaj właśnie tą witaminę C serum z Lanbeny. Przezroczysty płyn. Wiadomo, jak będzie żółty, to trzeba będzie go wyrzucić, bo to będzie szkodził naszej skórze. Bardziej się wchłania, dużo bardziej się wchłania niż ten. Ten jest bardziej taki oleisty, olejkowy, a ten też trochę jakby miał olejku w sobie, ale jest lżejszy, dużo, dużo lżejszy. Więc no, przy tym kosmetyku muszę pół godziny czekać, aż on mi się wchłonie w skórę i dopiero nakładać inne kosmetyki albo makijaż. A tutaj mogę to od razu robić, bo już praktycznie wszystko jest wchłonięte w twarz. Następnie mam też nowość, to jest przynajmniej dla mnie nowość, bo ten krem nie jest nowością. To jest krem pod oczy. Dokładnie to jest intensywnie regenerujący krem maska pod oczy. Ja go stosuję normalnie pod makijaż. Wszystko fajnie wygląda, mi się nie roluje, mam tendencje, nie wiem, czy kupuję takie kosmetyki, czy moja skóra tak reaguje, nie mam pojęcia. Wiele, wiele kosmetyków, wiele produktów mi się po prostu wałkuje, roluje na skórze. Kremy pod oczy też potrafią. Więc jeżeli chodzi o ten, ma fajną taką dosyć gęstawą konsystencję, ale nie aż tak masełkową. Jest fajnie nawilżający, natomiast muszę Wam powiedzieć, że ja już go używam od miesiąca co najmniej. Mam go z miesiąc i on fajnie wygląda, tak jakby i daje to uczucie nawilżenia pod oczami, jak się go nakłada, jak się go stosuje i tak dalej. Natomiast jak ja go zmywam i w tym momencie nawet jak patrzę, jak go nie mam pod oczami, nie mam nic, to ta skóra nie jest nawilżona, moim zdaniem. No, wolałabym, żeby była bardziej. Po prostu no, jest taka cieniusieńka. No, ja już też nie mam swoje lata, więc tą skórę nie będę miała jakąś taką, wiecie, ujędrnioną i tak dalej, samą z siebie. Ale myślałam, że ten kosmetyk bardziej będzie nawilżał tak dogłębnie tą skórę. Nie dawał takie uczucie nawilżenia, jak on jest na mnie. Wiecie, o co mi chodzi. No, fajnie się spisuje, bo tak jak mówię, nic się na nim nie wałkuje, nie roluje. On ma pompkę też, ten przyjemny zapach, bardzo ładny taki. Mi się ten zapach kojarzy z igiełkami sosny, z jakiejś takiej, jakbym w lesie sosnowym była. No, bardzo przyjemny ma zapach, naprawdę fajny. I nakładam go, jest taki, troszkę jest taki treściwy, bym powiedziała, ale nie aż tak. Jeżeli chodzi o maseczkę pod oczy, to myślałam, bo on jest krem maska, myślałam, że będzie bardziej bogaty, bogatszy ten produkt, ale na pewno jest bogatszy od tego kremu z Bielendy, z serii o Camellia Oil, ten, którego ostatnio używałam i mam ten krem jeszcze, ale mam teraz ten, więc ten używam. Tamten jest delikatniejszy, ale jeżeli chodzi o nawilżenie, to uważam, że oba są na tej samej poziomie nawilżenia, także nakładam go. Oczywiście pod makijażem również go mam na powiekach, przed korektorem go nałożyłam. Krzywdy nie robi, nie szczypie, nie powoduje puchnięcia pod oczami, także to jest dobry produkt. Natomiast no jeszcze szukam czegoś bardziej nawilżającego, bardziej odżywczego, takiego naprawdę, co da takiego kopa po prostu tej skórze pod oczami, o ile to jest jeszcze możliwe w moim wieku. Także dobra, to jest to. Kolejnym produktem, którego nakładam w tym momencie, jest krem i to właśnie będzie ten krem peptydowy. Zrobię Wam zmierzenie na skład. To jest krem, którego tutaj jest 30 gramów. To nie jest duże opakowanie, takie malutkie dosyć, ale muszę Wam powiedzieć, że jest cholernie wydajny. Nałożyłam trochę na ręku. Tak jak się patrzy na niego, on się w ogóle nie przemieszcza, nie wypada, ani nic. Taki, no, taka galaretka jakby, coś takiego. Ale przepięknie się po prostu roztapia na skórze. Daje cudowne nawilżenie, naprawdę. I daje właśnie taki fajną po prostu bazę. Bazę pod makijaż, daje nawilżenie też. Ukojenie skóry, bo jest do tego taki chłodny dosyć, bo to jest taki, wiecie, żelik jakby. Ale w porównaniu z innymi kosmetykami właśnie żelowymi, które do tej pory miałam z różnych firm,
to ten daje najlepiej, najwięcej daje odżywienia po prostu na skórze, najbardziej nawilża i zostawia coś na skórze. Bo te żelowe kosmetyki to się zazwyczaj tak bardzo wchłaniają po prostu w skórę, a ten zostawia właśnie taką fajną, dość lepkawą bazę na twarzy właśnie. Naprawdę, bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo go lubię. Nie mówię to dlatego, że nie mówię tego dlatego, że dostałam te kosmetyki, absolutnie nie. Absolutnie nie, żebyście sobie nie myślały. Bałam się ich używać na początku, bo bałam się, że może coś mi złego mogą zrobić ze skórą, ponieważ to jest firma chińska. Natomiast dziewczyny, nawet robiłam Wam zdjęcie na Instagramie, wstawiałam i pytałam się Was i dwie dziewczyny mi chyba opisały. Pokazywałam Wam skład po prostu tego produktu i jeszcze serum pod oczy również z tej samej serii, czyli z peptydami. I powiedziałyście mi, że jest naprawdę fajny skład, żebym używała. Także używam. Lepi się. Bardzo fajnie się lepi, ale tak jakby przykleja się tak do skóry bardzo dobrze. No, naprawdę nie jest tłusty, obciążający ani nic, tylko jest taki, kurczę, no nie używałam tamtej bazy, ale wydaje mi się, że to może być dosyć zbliżony efekt właśnie. Tak sobie tamtą bazę wyobrażam. Więc okej, nakładam go na twarz. Praktycznie, nie, on nie ma zapachu. Nie praktycznie, on trochę tak jakby takim kosmetykiem może pachnie, ale to nie jest żaden zapach po prostu. Bardzo fajnie się tak rozpuszcza pod palcami. Tak jakby się tworzył, jakby się takie kropelki wody tworzyły, no nie wiem jak to opisać, taki jest, wodnisty się po prostu robi. To się bardzo fajnie rozpuszcza i potrzebujemy niewielką ilość, żeby rozprowadzić na całą twarz, szyję i dekolt. Także tak. O, i już czuję wchłonięcie tego kosmetyku i robi się taki bardziej opór po prostu, ale nie suchy opór czy coś, tylko właśnie takiej nawilżonej, fajnej, odżywionej skóry z taką jakby przyczepioną bazą do niej, nie wiem. Coś podobnego jak z MACA Face and Body. Coś podobnego, właśnie taki gęsty opór po prostu na twarzy. Też zauważyłam, że ten właśnie krem inaczej się spisuje, troszeczkę inaczej na tym serum i inaczej na tym. Na tym jest więcej takiego obklejenia na skórze, bo on sam zostawia właśnie ten produkt, ten serum. Zostawia taką klejącą dosyć twarz, jest taki dosyć ciężki, ale dla cery suchej super, szczególnie na zimę. Na lato, myślę, że tak jak mówiłam, fajnie się sprawdzi sam, bez kremu. A ten produkt się już wchłonął i ten krem na tym właśnie serum dał taką idealną po prostu ilość nawilżenia dla mnie i odżywienia. Idealną ilość. Nie potrzebuję nic więcej, ale nie jest też za mało. Nie wałkuje się ani nic, to jest super. I następną rzeczą, kurczę, ile ten filmik będzie trwał. Masakra jakaś. Następną rzeczą, dziewczyny, filtr. Wydałam kupę kasy, bo ten kosmetyk kosztował około chyba ponad 100 zł. A nie jestem w ogóle z niego zadowolona. Po prostu to jest tragiczny kosmetyk. To jest z Kloshi. Dokładnie SPF 30 Illuminating Cream. Rozświetlający krem. Zawiera olej z karotki i z maliny. I to jest, dziewczyny, taki barwiący kosmetyk. To niby jest, ja myślałam na początku, że to będzie krem rozświetlający, czyli po prostu krem z filtrem, który ma delikatny taki rozświetlający pigment w sobie. Natomiast to jest coś zbliżonego do tego kosmetyku, czyli z La Roche-Posay. Nie jestem w stanie po prostu go nałożyć na twarz normalnie. To jest produkt, którego naprawdę ciężko jest rozsmarować. On na początku jest przyjemnej konsystencji, jest taki leciutki i tak dalej. Po prostu się ładnie rozsmarowuje, ale po chwili on się robi taki gęsty, taki przyczepiający do tej skóry i ten pigment w nim po prostu się nierówno aplikuje. Strasznie wygląda, okropnie, obskurnie po prostu wygląda na twarzy. Serio. Nie jestem go tak w stanie rozłożyć po prostu tego produktu, tego pigmentu, żeby to wyglądało jednolicie. On wygląda tak, że tu troszeczkę mam więcej tego pigmentu, tu trochę mniej, w pory mi wchodzi, okropnie podkreśla mi strukturę skóry, włazi w po prostu dziurki takie, białe dziurki się robią z tego kosmetyku. Masakra. Kolor ma ładny, ponieważ ten z La Roche-Posay filtr właśnie barwiący jest dość ciemny, on jest do opalonej skóry. Ten jest właśnie taki, do takiej skóry z jasną karnacją.
ale nie jest jakąś bardzo białą, ale no dość jasny jest, bym powiedziała. Fajnie by mi się sprawdził, gdyby on się po prostu rozprowadzał, bo tragedia jest okropnie widoczny i okropnie jest ciężki. Jest bardzo ciężko, wygląda po prostu bardzo ciężko na skórze. Może taka naprawdę bardzo delikatna, leciutka warstwa się nada, natomiast tak jakbym chciała nałożyć filtr na twarz, troszeczkę więcej, bo żeby się, wiecie, ta skóra rzeczywiście ochroniła, nie jestem w stanie po prostu rozprowadzić tego kosmetyku, jest fatalny. Jeśli macie na jego jakiś sposób, jeżeli miał się ten produkt, dajcie mi koniecznie znać, bo mi się w ogóle ten kosmetyk nie sprawdził. Tak jak ten krem pod oczami naprawdę fajnie współpracuje, to ten produkt po prostu leży u mnie na półce, kilka razy go próbowałam, no nie jestem w stanie, ja po prostu, dziewczyny, serio, ja go zmywałam. Za każdym razem jak go nakładałam, musiałam go zmyć, bo wyglądał paskudnie, po prostu paskudnie wygląda na twarzy, więc męczę się z tym kosmetykiem, męczę się w tym sensie, bo on jest ciemny, a ja nie jestem ciemna, ja nie mam samopalacza na sobie ani nic, więc muszę go tak ładnie gdzieś tu rozcierać, rozprowadzać i tak dalej, więc kurczę, chciałabym używać filtra właśnie z zabarwieniem, bo szukam takiego kosmetyku, który jest dość jasny i ma ładny odcień, nie jest różowy ani nic i ładnie się po prostu stapia ze skórą, natomiast ten produkt jest świetny dla cery suchej. Cudowny jest naprawdę i daje naprawdę fajne nawilżenie na twarzy, bardzo ładne wykończenie daje, takie rozświetlające i ma śliczny kolor po prostu, jak opalę się, to ten kolor jest po prostu idealny w moją karnację. Cudny jest i go kończę, już troszeczkę mi go zostało, bardzo, bardzo lubię ten kosmetyk. Fajnie się też trzyma, fajnie się trzymają na nim kosmetyki inne, bo on właśnie daje takie rozświetlenie, ale też tak się fajnie przyczepia do skóry. Nie jest taki tłusty ani nic. Ten przyczepia się dużo, dużo mocniej. Tu naprawdę ciężko jest po prostu potem go rozetrzeć. I nie jestem w stanie po prostu rozetrzeć go tak, żeby nie było tych plam, smuki, jakichś takich dziwnych rzeczy na tej mojej skórze. Także dobra, nakładam właśnie teraz filtr. Ja go nawet czasami mogę, i tak robię, nakładam go, dziewczyny, jak mam trochę w lepszej kondycji cerę, w sensie nie mam takich mocnych, czerwonych tutaj kropek po pryszczach, to nakładam go samego i nakładam go w kilku warstwach, po prostu trochę więcej go dokładam, co jest też fajne, bo wiadomo, tego filtra trzeba trochę więcej nałożyć na tą skórę, żeby była ochrona, ale muszę Wam powiedzieć, że on naprawdę nawet troszkę daje krycia. Jestem zdziwiona, kilka razy użyłam jego i na niego nałożyłam krem, nie krem, tylko Face and Body Foundation z MAC-a. Cudo. I powiem Wam, że ten właśnie filtr ma bardzo, bardzo zbliżone, podobne wykończenie, jak właśnie Face and Body Foundation z MAC. Bardzo podobne i też jest właśnie taki opór lekki się robi na skórze. Bardzo fajnie współgrają po prostu te dwa kosmetyki ze sobą. Na to nakładam mój ulubiony ostatnio puder, który też dzisiaj będę nakładała, ale to za chwilkę. I świetnie się to wszystko razem prezentuje. I nosi ogólnie. Także dobra. Poczekam chwilkę, niech on się tak, wiecie, usiądzie na tej mojej skórze. I zabieram się za podkład. Ja ten podkład, dziewczyny, mam od stycznia. I od stycznia próbuję go na różne sposoby, z różnymi aplikatorami, gąbeczką, różnymi pędzelkami, palcami, w małej ilości, w dużej ilości, z bazą, bez bazy, z kremem bardziej nawilżającym, nawet bez kremu. I nie wiem, po prostu nie wiem, z czym on dobrze wygląda, z czym nie. Jedyne, co zauważyłam, że on najlepiej się aplikuje właśnie takim pędzelkiem, tym konkretnie. I to jest pędzelek z Hebe do podkładu, dokładnie, taka, wiecie, szczotka. Więc najlepiej się po prostu z tym sprawdza i nią będę aplikować ten podkład.